No i trzeba dźwigać niedzielę rano, na detoksie, bez telefonu, w delirce, ale spałem jak mały dzieciak. Señores y señores, olas, no. Señores y señoras, olas, buenos días. Zaczynamy kolejny odcinek. Zasnęła. Detoks od dopaminy. Wiecie co, tak sobie postanowiłem, że z racji tego, że wczoraj dość późno skończyłem pracę i odłożyłem telefon, w ogóle go nie używałem i poszedłem obejrzeć 20 minut jakiegoś serialu i poszedłem spać. Czyli licząc od północy, przez 48 godzin postanowiłem nie używać w ogóle telefonu. Mamy detoks i użyję dzisiaj całkowicie analogowego zegarka. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, jakie są tego plusy i jakie są tego minusy. Najgorzej będzie z dzwonieniem i wykonaniem telefonu jakiegokolwiek do kogokolwiek. Ale z racji tego, że mam skonfigurowane Siri, to mogę nałożyć słuchawki, zawołać Siri i po prostu powiedzieć, żeby do kogoś zadzwonić. Więc tak czy siak jest to trochę cheatowanie, no ale nieuniknione. Dodatkowa rzecz to jest medytacja. Ja medytuję akurat z aplikacją, gdzie się liczą te strajki, wspaniałe, czyli taka gamifikacja podczas medytacji. No ale co tutaj w takiej sytuacji zrobić, jeżeli nie mogę medytować z tą aplikacją? Ewentualnie mogę poprosić żonę, żeby mi włączyła tą aplikację, pomedytuję i żeby wyłączyła. Żeby jak najmniejszy mieć kontakt i styczność z telefonem. Wiem, że to może być pojebane, tak sobie założyłem i 48 godzin wytrzymam. Dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Wczoraj nie zrobiłem treningu, bo wieczorem siedzieliśmy z sierżantem i kończyliśmy nasz wspólny mały projekcik. I teraz, żeby zrobić trening, to muszę odpalić aplikację treningową w komórce, a tam dodatkowo mam bardzo dużo różnych ćwiczeń, których nie znam i będę musiał je googlować i youtubować i to będzie na pewno kłopot. No ale mam nadzieję, że jakoś sobie dam radę. Dzisiaj wieczorem, jak będę podchodził do treningu, no to zobaczymy, co z tego będzie i wyjdzie. Wiem, że mam snatche. Rwania. Let me come into your heart. Moja żona, która bardzo się wstydzi kamery. Wyjechałem bez telefonu z domu. Naprawdę zrobię ten detoks i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Mało tego, jak żona poszła na chwilę do sklepu, to ja po prostu musiałem wziąć książkę do ręki, bo nie miałem czym zająć rąk i to jest takie dziwne. A moja żona siedzi na telefonie. To jedyna możliwość, żebym odpisała jej dziecko. Co jak co, ale halę mirowską trzeba zaliczyć w sobotę, nie? To jest życie. Kiedyś w domu mieć. Niestety, ale ceny zaczynają się od 15 tysięcy za taką zabawkę, więc trochę szkoda, ale fajna rzecz. Flipper. Ciekawe, czy ktoś do mnie pisał na Facebooku albo na Instagramie. Może jest jakiś nowy, fajny post, którego mógłbym zalajkować. No. Ona też tak ma. No i stało się. Używając słuchawek, dzwoniąc do Artura, pytając, czy dzisiaj na przykład moglibyśmy wieczorem zrobić trening i podźwigać, to on do mnie mówi, że dzisiaj on ma trening ze swoimi podopiecznymi i zrobimy trening jutro rano. A mówię, no ale jutro rano jedziemy do znajomych na 11. On mówi, no rano o godzinie 7. O jakiej 7? Ja nigdy w życiu rano o 7 nie trenowałem. Zapyrzyłem się, powiedziałem nie, ale wyobraźcie sobie, co zrobił w stosunku do mnie. Czytałeś Jocko Willinsa, znasz Extreme Ownership i nie jesteś w stanie o 7 rano zrobić treningu? O, że no znalazł na mnie takiego haka. No zgodziłem się, no to nic, no wychodzi na to, że jutro rano w niedzielę o 7 będę robić sierwania.
kawa, banan i poszedł. Dalej 7 rano i rzeczywiście nie wstałem i zaspałem. No straszne. Wstyd mi niesamowicie. Let's go! Jak jest trzeci pół aktywny, to on umiejscowia cię pod sztangą w prawidłowym miejscu, bo ty wciągasz się pod sztangę. Dobrze nie jest, jestem trochę jeszcze zaspany. 8:04, a my nie zaczęliśmy jeszcze rwać. No ale czuję, że jest już ciało delikatnie przygotowane do tego, żeby można było wykonać jakikolwiek snatch. Artur, powiedz mi, dlaczego ja ciebie od dzisiaj nienawidzę. Bo pokazałem ci, jak powinno wyglądać rwanie. No. Rwanie to jest sekwencja czynności, którą trzeba wykonać. To nie jest taki prosty ruch jak wyciskanie na klatę czy wyciskanie na głowę. I jeśli błąd pojawia się w pierwszej fazie, to on będzie powodował błędy w kolejnych fazach. Czyli nawarstwiał się, efekt domina. Dokładnie. I ten efekt domina u ciebie jest. I stąd trzeba przekonfigurować kilka rzeczy, a nie tylko jedną błyskotliwą wskazówką naprawić cały ruch. Dziękuję bardzo. No, bardzo proszę. Jestem. Powiem szczerze, że Artur to jest mądry gościu. Ciekawe, czy ktoś do mnie dzwonił. Tak poza tym, wejście w okres treningowy spowodowało, że źle się czuję. I mam stany zapalne pewnie i jestem przeciążony i przetrenowany. Może jutro będzie lepiej. Taka sytuacja. Ale nic, walczę. Powiedziałem, że będę to robić, więc robię. Mamy to. Wyszło, że około 48 godzin, może 47 byłem bez telefonu. Nie wiem, czy bez telefonu paczkę z paczkomatu da się odebrać. Z gry. Ewidentnie się ze mnie zgrywa. Niestety, ale mikrofon mi się popsuł i to znaczy to ramię. Ten kadr będzie chyba prawilny. To co, szybkie podsumowanie, co? Troszeczkę. Jeśli chodzi o mój detoks, tak naprawdę później się zastanawiałem, detoks detoksem, to jest na pewno odpoczynek jakiś od telefonu, taki umysłowy, od w ogóle urządzeń elektronicznych, ani komputera, ani telefonu, ani zegarka nie miałem przy sobie przez cały weekend. W poniedziałek czułem się taki wolny, aczkolwiek pierwsze co jak wziąłem, to żona mi zwracała uwagę, że zniknąłem tak na dobre pół godziny, wsiąkłem, musiałem przejrzeć wszystko od A do Z, zobaczyć co się działo przez cały weekend, kto do mnie dzwonił, kto do mnie nie dzwonił, ile osób pisało, zresztą zobaczcie jak ekran wyglądał, nie? To widać po tym, ile było powiadomień. I człowiek zdaje sobie sprawę z tego, iloma powiadomieniami na co dzień jest zarzucany. Oczywiście ja staram się jakkolwiek odciąć od tego, ponieważ mam wyłączone wszelkie powiadomienia. I się śmiałem nawet ostatnio, bo kumpel u mnie był i podłączył telefon do ładowania i coś tu robiłem na komputerze, ten telefon obok mnie leżał i przyszło powiadomienie, że ksiądz po mszy powiesił się. Że też coś takiego jemu wyświetliło się na telefonie? W ogóle how? No podsumowując, jeśli chodzi o nieużywanie tego telefonu, no na pewno musieliśmy, znaczy na pewno jak jechaliśmy gdzieś do znajomych, którzy mieszkają za Wisłą dość dalej i do końca nie pamiętałem adresu, no to nie miałem nawigacji, a w telefonie zawsze mamy nawigację, więc co, można wziąć mapę, taką zwykłą, analogową, pamiętacie? Brało się mapę i się sprawdzało, jak to wygląda dojazd w dane miejsce, to tak, aczkolwiek użyłem telefonu komórkowego swojej żony i ona wbiła w nawigację ulicę, na którą mieliśmy jechać. Druga rzecz, no właśnie jadąc do znajomych, chciałem ich powiadomić,
znajomych, że właśnie wyjeżdżamy, bo mniej więcej godzinę jechaliśmy, tam za 45 minut chciałem zadzwonić, dać znać, że już jedziemy, że potwierdzamy, że wyjechaliśmy z domu i nie było takiej możliwości, więc nie ma tak naprawdę takiego szybkiego kontaktu i to tak wysłałem numer komórkowy do swojego kumpla, swojej żonie na telefon ewentualnie, żeby ona napisała SMS-a, że już jedziemy. To takie ominięcie troszeczkę. No nad czym najbardziej ubolewałem, to trochę przerwała mi się moja medytacja, ponieważ medytuję z aplikacją i aplikacja jest na telefonie, a że telefonu nie miałem, no to mogłem tylko i wyłącznie usiąść i posiedzieć sam ze sobą, przeczytać kolejny rozdział z książki stoicyzmu Ryana Holidaya. Kolejna rzecz, płatność. Ja płacę bardzo często telefonem i w pewnym momencie na jednej z kart mi zabrakło pieniędzy w sobotę akurat i nie miałem przy sobie portfela. I tak na szczęście moja żona miała ze sobą portfel, dała mi drugą kartę i mówi, masz tutaj są pieniądze. I tak mówię, kurczę, no rzeczywiście, gdybym nie miał przy sobie żony, no to nie zapłaciłbym za rachunek w sklepie z owocami i warzywami. I to chyba jakieś takie główne rzeczy, które rzeczywiście mają wpływ na to, że telefonu jednak w dzisiejszych czasach ciężko nie używać. Chyba, że trzeba było naprawdę przekonfigurować swoje życie i oduzależnić się od telefonu. Widziałem akurat chyba ostatnio Mirek robił taki test, że przeskoczył na taki analogowy telefon, z którego można było tylko i wyłącznie wysłać SMS-a i zadzwonić i nic więcej, ale chyba test was failed. Nie wiem, nie znam szczegółów, nie oglądałem akurat jego materiałów na ten temat. No i to tyle. A dodatkowo kolejną rzeczą to trenuję. Trenuję, jak widzicie, regularnie. Wczoraj akurat sobie zrobiłem przerwę na własne życzenie. Trener nawet pochwalił mnie, ten, który mnie prowadzi, że jestem w stanie czytać swoje ciało na tyle i powiedzieć sobie w danym momencie, nie, dzisiaj nie będę trenował, ponieważ jestem zajechany, po prostu. Zarówno niedzielny trening z sierżantem, jak i poniedziałkowy trening, no, ubił mnie trochę i dostałem, czułem, że dostałem stanu zapalnego, widziałem, że temperatura w nocy na pewno odbiega od 36,6, więc mało tego, dzisiaj miałem temperaturę 35,9 w nocy, co było dość ciekawe i zastanawiałem się, skąd to w ogóle pochodziło, ale dzięki temu, pomimo tego, że spałem chyba 6 godzin, może nawet niecałe, to miałem wynik grubo ponad 80, więc tam jest taki wskaźnik w tej aplikacji, który używam, a przepraszam, spałem 5,16. Się nazywa Restoration i tutaj jest Sleeping Heart Rate. Dzisiejszej nocy sleeping heart rate wynosił 65 average BPMs, czyli 65 uderzeń na sekundę średnio. To jest bardzo mało, poniżej 60 to już w ogóle jest ekstremum. 5 godzin snu, a taki sleeping heart rate. Nie wiem, może ktoś się wypowie na ten temat, na temat tych wskaźników. Wrzucam tutaj, zrobię screenshota i wrzucę do filmu, jak to wyglądało, może ktoś to rozkmini. Ja będę musiał poczytać jeszcze na ten temat i się dokształcić. Więc dzięki za uwagę, całkiem sympatyczny odcinek wyszedł z tego i trochę fajnego materiału z sierżantem nagrałem. Sierżant zebrał wszystko akurat do kupy i w jedną całość i tak naprawdę opakował to w taką jedną pigułkę, którą sobie zapisałem na tablicy u siebie w garażu, na co mam zwracać uwagę podczas rwania, podczas pozycji, podczas pierwszego, drugiego, trzeciego pula i przyjęcia na sam koniec sztangi. Jeszcze mi przyszła taka myśl fajna ostatnio, jak właśnie robiłem trening z sierżantem i teraz współpracuję też z innym trenerem, żeby trochę kompetencje ich nie krosowały się ze sobą, ponieważ no to nie jest akurat według mnie dobre, więc rozmawiałem i z jednym i z drugim, że są oni nawzajem. I przyszła mi taka myśl, nawet po tym, jak widziałem ostatnio jakieś tam social media, fajny będzie odcinek, jak dobrać trenera personalnego, bo w ostatnim czasie widzę, że ludzie czasami szukają trenera personalnego, z racji tego, że ja w swoim życiu już miałem ich 4-5 trenerów personalnych, no to myślę, że mógłbym cokolwiek powiedzieć to i owo na temat tego, na co zwrócić uwagę. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Piątka.